Leszno istnieje dzięki niemu. Kiedy Mieszko I wracał z Dobrawą z Czech do Polski, to zatrzymał się w małej wiosce Leszczynie. Mieszkańcy poskarżyli się mu, że ich plony pustoszy wielki byk. Pokonania potwora podjął się rycerz Wieniawa, który szedł w orszaku. Wieczorem przyniósł truchło zwierza, a Mieszko w ramach wdzięczności dał mu okoliczne ziemie oraz nadał im herb, głowę żubra i topór.